Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam. W dzisiejszym odcinku wybieramy się do akwarium i wydaje mi się, że udało mi się uporać z problemami z dźwiękiem, za co te poprzednie kilka odcinków, chyba dokładnie trzy, przepraszam, że była taka jakaś jakość dźwięku. Kupię wojnę. Tutaj już powinna ona być lepsza w tym odcinku, zresztą sami będziecie mogli to ocenić. Teatrze mamy jeszcze coś do znalezienia. Czy już wszystko ogarnęliśmy? Chyba wszystko, bo jak tak nie leży nic. Dina? Jessie? Gdzie ta dwójka? Nie no, na gitarze nie chcemy w dzisiejszym odcinku ćwiczyć. Zrobimy to może kiedy indziej. Ciężką noc. Zwracała wszystko poza wodą. Mogłeś mnie obudzić. Jest w ciąży? Tak. Rozumiem, co chcesz zrobić. Ale musimy z nią wrócić. Potrzebuję opieki, a tutaj nie ma... Tak, wiem. Ale nie mogę zostawić Tomiego. Jest tu przeze mnie. Może ty z nią wróć. Nie pójdzie bez ciebie. Walić to. Ratujemy go. Słuchaj, to całe akwarium. Tommy nie znalazł jeszcze Abby. Poczekamy, aż ją znajdzie. Możemy zostawić Dinę samą? Tak chciała. Okej. W sumie w dwójkę zawsze raźniej, nie? Poczekam na zewnątrz. Jasne. Czyżby dla nas pozostało jeszcze pożegnanie z Diną? Dokładnie. Łatwo to wyczytać między wierszami. Ej. Skarbie. Musisz zamknąć drzwi. Dobra. Do dzieła. Akwarium było gdzieś na wybrzeżu. To pewnie tędy. Co? Czy w tym mieście nie da się nie zmoknąć? Dobra, dawaj. Jessie by mógł się podzielić z nami amunicją, nie? Bo my na pewno jak zwykle słabo stoimy z zapasami.
Okej. Dzięki. Że taka pogoda. Co mówiłaś, Dinie? Że chcemy znaleźć Tomiego w akwarium. Nie mówiłam jej, że... Wiesz... Jeśli o to... Nie o... Akwarium to baza wilków? Raczej nie. Nora mówiła, że Abby się tam ukrywa. Powiedziała ci, dlaczego to zrobili? Tak. Joel miał pewien zatarg ze świetlikami. Teraz już byłymi. Jaki zatarg? Był przemytnikiem. No i pokłócili się o jakieś towary. Doszło do bójki, padły trupy. Chcieli się zemścić. Mordę. To coś dla ciebie zmienia? Nie. Powinniśmy coś wyjaśnić. Gdy znajdziemy Tomiego, wracasz do domu. Tak. Część z tych dupków zostanie przy życiu. Dina powinna być Jackson. Okej. Dobrze. Podbiegnę do przystanku, bo na tych przystankach lubi coś być ciekawego. Nam materiały są bardzo potrzebne, w szczególności amunicja. Kurde, zawalone. Jakiś sklep to okazja zawsze, żeby pozbierać sobie jakieś zasoby. Widzę jakieś światło. Zablokowane? Taśma jeszcze tak na widoku. Dobra, ten jest przeładowany chociaż. Okej, nic z tego. Mówiłem. Tylko sprawdzałam. Tak profilaktycznie sprawdziłem, czy może skrzynek nie uda się rozwalać. Nie boisz się, że przyjdą po nas do Jackson? Jak to? Zabijamy sporo ich ludzi. Ich mieście. Przez to, co zrobili. Czy Abby nie przybyła do Jackson przez coś, co zrobił Joel? To nie jest Jackson. Joel i Tommy pomogli Abby, kiedy ją zaatakowano. Ci tutaj chcą zabić wszystkich dookoła. W końcu strzelali do ciebie bez pytania. Tak. To prawda. Strzały wybuchowe. To jest coś. Okej. Ciekawe, jak to wygląda, jak wybierzemy łuk sobie. Od dawna źle się czuję? Od kilku dni. Gdy tu dotarłyśmy, spuściłam wilką w pierdol. Byłbyś dumny. Wiem. Dina się nie zadziera. Pamiętacie, jak w pierwszej części w toalecie był medalion świetlików? Dobra, tu jest nasza droga docelowa.
O, stół warsztatowy. Dobra, czy są jakieś części mechaniczne jeszcze tutaj? Bo zawsze przy stołach były przynajmniej. A teraz jak to wygląda? Nic, karta. Wymominął prawie. Ciekawe, kto to taki. Tormentra. Neutralny złoczyńca. Dobra, zobaczmy, czy my możemy coś ulepszyć przy tym stole. Mamy wystarczającą ilość części. Tego chyba mamy już na maksa, nie? Dokładnie. Chociaż szybko strzelność, jak już się dorwaliśmy tutaj. Zawsze to coś z ulepszenia. Jessie, masz coś tam? Nie wygląda, dobra. Truniemy. Hej, pomożesz? Tędy. Nic się na nas nie zawaliło nawet. Dlaczego mi nie powiedziała o ciąży? Słuchaj, na pewno powie ci o niej kiedyś. Gdzie to słyszałeś? Od samego dowódcy. Upewnimy się, że jest wszystko poczekane na resztę. A potem zaatakujemy. Ale ostatnio... Tym razem będzie inaczej. Stresuje się. Jak nie wszyscy. Mają w garści całe wybrzeże. Bo wystrzelają nas jeszcze w wodzie do cholery. Hej, nie łam się. Brzmisz jak oni. Przecież i tak nie mamy wyboru. Pomyśl, co będzie, jak wygramy. Rozpierducha dajemy. Rozwal je! Jezu, kobieto, przestań. Jorge! Zdzielić ją! Tak, robi. Thank you.
sprawie po sprawie, ale ile ja na boi straciłem. Są cholernie nerwane. Prowadzą wojnę z tą zesraną sektą. Słyszałem, jak mówili o serafinach czy serafitach. Ja słyszałam tylko o bliznach. Spotkałeś ich? Nie. To się ciesz. Jak nasz? My nie mamy. A ta broń jednak daje sporo. Daje, drodzy mili. A tu mogliśmy z nimi się bawić w chowanego generalnie. Jesse, mam nadzieję, że ty coś zbiłeś tu na podłodze. To chyba wszystko. Mieliśmy okazję zobaczyć dźwięk w nowej akcji. W nowej. Dobra, oni stąd wylecieli, to tu coś jeszcze musi być. Wszystko po kolei. Nie możemy pozwolić sobie niczego zostawić. Max. Dobra, jestem ciekawy, czy ja mogę uzupełnić o apteczkę zapasy, tak? Tam jeszcze było przejście, nie? Serio? Tylko jeden nabój tu? No szkoda, szkoda. Okej, co teraz? Może zejdziemy tam. No przecież tu chciałam iść, Jesse. Dokładnie tutaj. Tu będzie jakaś walka jeszcze na sam koniec. Tam do budynku to oczywiste, nie? To co chwilę słychać. Co za plakaty? To komiksy. Czekaj, co tu się odbywało? Jakaś impreza dla ludzi z obsesją na tym punkcie? Ich jak ty. Urodziliśmy się o wiele za późno. Pewnie zatarasowane, nie wejdziemy. Dobra, więc tam w prawo jakby. Lewo, przepraszam. I na górę. Nie wstaniesz, nie? Dzień dobry.
Nie spadnij tylko, Eli. Trzymaj się porządnie tutaj. Nożyków mamy za dużo. Na co my ją możemy przeznaczyć? Nie bardzo jest na co. Okej. Chyba jednak nie tędy droga. Jessie, co tam? Nie mam pomysłów. Spróbujmy tego. Byliśmy generalnie, ale aha, tam górą, no jasne, nie? Ale przynajmniej zwiedzaliśmy i czuję, że mamy to... tą eksplorację na 100% tutaj zrobioną. Bardzo ładnie. Co mówiłaś? Wcześniej, co do Diny. Że powie mi, kiedy... Kiedy wszystko tu ogarniemy. W końcu będzie trudno dalej to ukrywać. Wiesz, czy je zatrzyma? Nie. Wiem, że już to mówiłem. Szkoda, że tutaj... The Last of Us nie da się otwierać bagażników. W Days Gone na przykład w policyjnych samochodach można było znaleźć amunicję. Patrz, jaki syf. Akwarium. Jest przy diabelskim młynie. Aby to mi też to wiedział. Hej, ale drodzy widzowie, do diabelskiego młynu wyruszymy już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.